Odkąd pamiętam, nigdy nie wniosłem z religii nic. Po prostu wychodzimy z nich strasznie pozytywnie uśmiechnięci. Katedra przeważnie neguje nasze zdanie. Teraz, no poprzez tą religię, no jednak jestem dużo lepszy w zachowaniu i w innych rzeczach. Na przykład zapisałem się do wolontariatu. Tak jak matematyk może to robić stricte z zawodu, tak mówienie o Bogu już jest mówieniem o skarbie, które się odnalazły, o pasji, którą się ma. Religia jest radością i też chcę zaszczepić to u młodego człowieka, żeby on idąc na katezę, idąc na religię, szedł z radością. Mamy takie dobro, które potem tak jakby rozdajemy innym ludziom i to tak jakby może promieniuje. Wszyscy krzyczą naraz i Pan wszystkich uspokaja, swoje zdanie wypowiada na ten temat. Rozwijamy swój intelekt, umysł na lekcjach powiedzmy matematyki, polskiego, przyrody, biologii, a na lekcji religii rozwijamy swoją taką świadomość religijną, swoją przynależność do określonej wiary. Żeby to nie było takie przynudzanie i uczenie ciągłych regułek, przykazań i takich rzeczy, tylko właśnie jakieś przykłady z życia wzięte. Że religia, że Bóg jest, że religia się przydaje, żeby to poznać na lekcjach religii.